Ave crux spes mea unica, bądź pozdrowiony, krzyżu, jedyna moja nadziejo, to bardzo wyjątkowe słowa hymnu, który chwali krzyż przenajświętszy. I ten krzyż w czasie liturgii męki pańskiej w sposób uroczysty zostanie odsłonięty, bo przypominam, jest to zwyczaj liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, że od piątej niedzieli Wielkiego Postu krzyże są zasłonięte. Tak będzie też w tegorocznej celebracji Wielkiego Piątku. Moi drodzy, ja przypominam, że ona zaczyna się w sposób niezwykle przejmujący, bo nie ma już dzwonków, nie ma organów, nie ma żadnego śpiewu na rozpoczęcie liturgii. Pojawia się tylko uderzenie kołatek. W zupełnej ciszy wchodzi cała asysta. W tym roku będzie to celebrans, ponieważ wy musicie pozostać w domu. I celebrans na początku liturgii przyjmuje postawę prostracji, czyli jest to postawa leżenia krzyżem. Ta postawa pojawia się w liturgii Kościoła właśnie tylko w tym dniu. W innych celebracjach jest to postawa kandydatów do święceń. Ona wyraża najgłębsze uniżenie i największą pokorę w naszej modlitwie. Później następuje liturgia słowa, której szczególnym elementem jest proklamacja opisu męki pańskiej według świętego Jana. Przypominam, że te Ewangelie synoptyczne, one są czytane co 3 lata w tym cyklu trzyletnim w Niedzielę Palmową, a Wielki Piątek zawsze opis według świętego Jana. Po opisie męki pańskiej, po homilii, następuje bardzo uroczysta modlitwa wiernych. W tym roku będzie jeszcze jedno wezwanie, które związane jest z tą trudną sytuacją świata, szczególnie Europy w czasie pandemii. Moi drodzy, takim szczytem liturgii męki pańskiej jest uroczyste odsłonięcie krzyża i jego adoracja. W naszym kościele będziemy mieli możliwość za pośrednictwem transmisji uczestniczyć w takiej adoracji o godzinie 20:30. Na ten moment, na tę modlitwę już dzisiaj Was zapraszam. Po adoracji krzyża następuje obrzęd Komunii Świętej. My w języku liturgicznym mówimy, że jest to komunia z darów uprzednio konsekrowanych, bo rzeczywiście w Wielki Piątek nie sprawujemy mszy, tylko przyjmujemy komunię konsekrowaną we mszy Wieczerzy Pańskiej, czyli dzień wcześniej. Po tym obrzędzie komunii w normalnych warunkach następuje procesja do Bożego Grobu i przeniesienie tam Najświętszego Sakramentu, jednak z powodów tej aktualnej sytuacji ten Boży Grób nie zostanie otwarty. Moi kochani, przeżywajmy liturgię Wielkiego Piątku w wielkim skupieniu, w wielkiej ciszy. Patrzmy na krzyż, dziękujmy Jezusowi za Jego miłość do nas. Pozdrawiam Was i życzę Wam głębokich, wewnętrznych przeżyć. Szczęść Boże!